Witajcie, tu Black Johnny. Od dłuższego czasu przymierzam się do zrobienia recenzji mikrofonu Samsung Go Mic. No, jakoś zazwyczaj coś mi stało na przeszkodzie. Najczęściej były to zdjęcia, które po prostu nie wychodziły. No, ale jednak zrobię tą recenzję. No, mikrofon kupiłem za 180 zł po tym, jak rozczarował mnie polecany Zalman Mic 1, coś takiego. Na moim profilu możecie sobie zobaczyć próbkę głosu tego mikrofonu. No, po prostu był słaby. Nie dość, że cicho bardzo nagrywał, to jeszcze buczał. Postanowiłem, że no, jeżeli mam jeszcze raz kupić mikrofon za 15 czy 20 zł i znowu ma się okazać, że to jest bubel, no to może lepiej już wydać trochę więcej pieniędzy, ale mieć spokój i dobrą jakość. Więc postawiłem na Samsona, dlatego że no, miał mi ten mikrofon służyć głównie do rozmów na Skype'ie, może rozmów w jakichś grach. Nie miał to być jakiś mikrofon do nagrywania nie wiadomo czego. Ja nie jestem żadnym muzykiem ani profesjonalistą. Więc odpadały te modele za 400 i 600 zł, po prostu to było za drogo. Wybrałem najtańszy model Samsona. I już od dawna nagrywam wszystkie filmy tym mikrofonem. Możecie sobie posłuchać. Ta recenzja również jest nagrywana tym mikrofonem. No i co jeszcze o samym mikrofonie? To jest mikrofon USB, co na początku trochę mnie martwiło, ponieważ mam dosyć dobrą kartę dźwiękową i myślałem, że jeżeli ominę wejście na karcie, no to może jakość dźwięku będzie gorsza, zwłaszcza że interfejs USB no nie jest specjalnie szybki. No ale okazało się, że nie ma żadnego problemu, spokojnie można rozmawiać w czasie rzeczywistym, nie ma żadnych opóźnień, jakość dźwięku jest dobra. Z recenzji anglojęzycznych, które widziałem na YouTubie, ktoś tam stwierdził, że jakość dźwięku jest prawie tak samo dobra jak w mikrofonie Audio Technica 2020. To jest mikrofon, który kosztuje u nas, jeżeli mnie pamięć nie myli, ponad 600 zł. No więc tutaj stosunek ceny do jakości jest naprawdę bardzo dobry. No i co jeszcze o mikrofonie? Mikrofon posiada taką klamrę. Niestety na mój komputer ta klamra na monitor nie pasuje, ponieważ to jest po prostu za mało się rozwiera. Na laptopa oczywiście by się przydało, pasowałoby, no ale na stacjonarny komputer nie pasuje. Natomiast można sobie to przepiąć do czegokolwiek innego. No co jeszcze? Jest tutaj wyjście na słuchawki, jeżeli chcemy odsłuchiwać to, co nagrywamy w danym momencie. Mamy trzy tryby nagrywania. Tryb kardioidalny, czyli taki najlepszy do podcastingu, do nagrywania głosu. To jest, on nagrywa tylko chyba z jednej strony. Jest taki tryb minus 10 dB. Nie wiem za bardzo po co to taki tryb komuś. Może nie wiem, jeżeli ktoś coś bardzo głośnego nagrywa, nie wiem. I jest tryb taki, nie wiem, omni, chyba to się nazywa. Omni directional, czyli że w każdym kierunku nagrywa. Czyli na przykład podczas wywiadu. Ja korzystam tylko z tego trybu kardioidalnego, tego pierwszego. No cóż, do samej jakości wykonania mikrofonu nie można się przyczepić. Także moim zdaniem 5 na 5 moja ocena. Bardzo dobry mikrofon, polecam wszystkim, którzy nagrywają coś albo którym zależy na jakości głosu, bo jednak większość osób na forach i tak dalej poleca drogie słuchawki. Tak, tutaj jest duży nacisk na to, żeby tam wszystko dobrze słyszeć, chociaż tak naprawdę to wcale nic nie pomaga w grach. No oczywiście dźwięk sam w sobie daje więcej przyjemności, no, po prostu jest czystszy, lepszy, mamy lepszy bas. Muzyka, jeżeli ktoś słucha muzyki, to też jest wtedy dużo lepsze na lepszych słuchawkach. Ale jeżeli chodzi o same gry i wyniki w grach, powiedzmy, to nie ma moim zdaniem takiego wielkiego znaczenia. Natomiast ludzie, jeżeli chodzi o mikrofony, to już nie mają tak wysokich wymagań. Najczęściej polecałem tego Zalmana, który, no nie wiem, może ja trafiłem wadliwy model, ale on był po prostu tragiczny. Cicho zbierał, buczał, nie dało się tego używać. No i to by było na tyle. Cześć.